Już za chwilę u nas w mobilnym studiu nad rano Aleksandra Bojanowska, PR menadżer Wintel Polska, jedna z tych firm, która zdecydowała się zainwestować duże pieniądze w to, co dzieje się w Katowicach. Dzień dobry, zapraszamy serdecznie. U nas jest cieplej. Cześć, dzień dobry. Sympatycznie tak samo. Cześć, cieplutko. Aleksandra, jeszcze bardziej możemy zrobić, bo ty wiesz, dzisiaj Ola. Jakoś tak Ola, cześć Ola, cześć. Dzień dobry. Właśnie, bo tam wszyscy są na ty w tym waszym e-sportowym świecie, nie? Tam nie ma czegoś takiego jak pan, pani, magister albo profesor. To jest bardzo miłe właśnie. Wszyscy są na ty. Nawet w tym świecie takim biznesowym wokół e-sportu te relacje są takie odrobinę mniej formalne. Co wiesz, pomaga? Bo ja rozumiem, że w takiej firmie technologicznej jak Intel, no to wy wszyscy musicie mieć bzika na punkcie technologii, prawda? Czy nie? Musisz powiedzieć szczerze. Mamy bzika na punkcie technologii. No, nasz biznes opiera się na technologiach, więc to jest naturalne. Tak, mamy bzika na punkcie technologii. Ty musisz też mieć. Miałaś? Czy przyszedł do ciebie, czy był od początku? Ja myślę, że aktualnie trzeba się bardzo postarać, żeby nie mieć bzika na punkcie technologii. Po prostu, jeżeli chcesz, no to możesz się gdzieś zabunkrować w Bieszczadach, to też jest miłe pewnie. Ale generalnie technologie są wszędzie. Mhm. Jak patrzysz sobie na Katowice, to wiadomo, że no, dla was to jest biznes, ale to jest jednak mimo wszystko bardzo intrygujący świat, nie? Że tych ludzi jest tyle, że oni są tak zaangażowani, że oni tam po prostu są w stanie życie zostawić. No. Tak, 173 tysiące w zeszłym roku na Intel Extreme Masters w Katowicach. Całe Katowice żyją tym wydarzeniem, tak jak tutaj mówili przedmówcy. Hotele są zarezerwowane miesiące wcześniej, ludzie zjeżdżają z całego świata, to jest niesamowite wydarzenie, porównywalne do wydarzeń sportowych, porównywalne do wydarzeń takich rozrywkowych, takich jak koncerty wielkich gwiazd. To prawda. I jak słyszę, na to zwraca uwagę mój poprzedni gość, że ten świat, nawet jeśli chodzi o płcie, zaczyna się wyrównywać. To znaczy tak samo facetów to wciąga, jak i kobiety. Tak, jeśli chodzi o publiczność, mamy naprawdę, powiedzmy, przedstawicieli obu płci, mamy całe rodziny. Rodzice zarażają dzieci tą pasją, dzieci zarażają rodziców, więc myślę, że e-sport generalnie jest dla każdego. Każdy może znaleźć coś tam ciekawego. Tak jak tutaj mamy przykład piłki nożnej, gdzie całe rodziny siedzą przed telewizorem czy na trybunach i oglądają te wydarzenia. Tak samo e-sport. Zdecydowaliście się wejść tam, zainwestować, zostawić swoje pieniądze i pokazać się też jako firma. Dlaczego? My mamy technologię i e-sport tak naprawdę wpisane w DNA. Jesteśmy firmą technologiczną, więc dla nas to było naturalne. Widzimy w tym świecie duży potencjał. Widzimy, że ludzie zainteresowani e-sportem i gamingiem chcą kupować dobry sprzęt, najlepszy z możliwych. Wierzymy też, że e-sport bazuje na najlepszym sprzęcie, tutaj liczą się milisekundy, no i to jest naturalne, że procesor zawieść nie może. Tak, procesor nie może. Jeżeli chodzi o takich, powiedzmy, niedzielnych graczy, którzy również bywają w Katowicach i którzy również kupują sprzęt, wierzymy w to, że oni po prostu zainspirują się tymi profesjonalnymi e-sportowcami i też będą chcieli kupić najlepszej klasy sprzęt bazujący na technologiach Intela. Choć rzeczywiście, bo tak jak rozmawialiśmy sobie przed chwilą, ta społeczność jest bardzo wierna, ale też bardzo wymagająca, prawda? Jej się nie da ani przez sekundę oszukać. Tak, oczywiście. Oni, tak jak powiedziałeś, oni są tacy bardzo, bardzo autentyczni, śledzą nowinki technologiczne. No tutaj myślę, że masz w pełni rację. Tutaj prędkość tego wszystkiego, co jest tak naprawdę najbardziej decydujące? Jeśli chodzi o sprzęt, to jest bardzo dużo parametrów, na pewno wydajność, na pewno nie może być żadnych opóźnień. No jeżeli sobie wyobrazisz, że zawiesza się w najważniejszym. Ojej, koszmar. Nie może być żadnych opóźnień. Wyobraź sobie na przykład skoczka narciarskiego, który ma dziurawe narty. To jest po prostu niemożliwe i nawet najlepszy e-sportowiec, który pracowałby na starszym komputerze z jakimiś gorszymi parametrami, nawet jego refleks, znakomita forma, to nie pomoże, jeśli ma kiepski sprzęt. A to jest też tak, że no bo jesteście trochę takimi, bo są serwismeni, tak jak to Agnieszka Justyna Kowalczyk zawsze opowiadała, słuchajcie, ja biegnę na końcu, ale żebym ja biegła tak, jak biegnę, potrzebuję do tego całego zespołu, także
ludzi, którzy dbają o mój sprzęt. To tutaj jest coś takiego w waszej zabawie też. Tak, generalnie e-sportowiec, podobnie jak sportowiec, ma za sobą cały team ludzi. To są ludzie odpowiedzialni za sprzęt, to są fizjoterapeuci, to są ludzie od konsultacji psychologicznych, to są dietetycy. Ci ludzie, którzy zajmują się profesjonalnie e-sportem, oni nie tylko siedzą przed komputerem i nie tylko ćwiczą tam, tylko też to jest taki ogólny, całościowy rozwój. A ci ludzie, którzy pilnują, żeby ten sprzęt zadziałał tak, jak powinien, to są specjalni tacy, wiesz, technicy wysłani przez Intela. Zobaczcie, czy to zadziała, zobaczcie, czy to się nie zawiesi, zobaczcie, czy joystick da radę i czy wszystko działa. Znaczy, oczywiście zawsze ten sprzęt jest w pełni sprawdzany i te ekipy techniczne pracujące wokół wydarzeń, takich jak Intel Extreme Masters, one są doświadczone i te osoby na pewno pomagają też e-sportowcom. Ale to jest zdublowane? To znaczy, każdy zawodnik e-sportowy ma swojego takiego gościa, do którego może zadzwonić i usłyszeć od niego: no to wyłącz i włącz. No wyłącz i włącz, ale ja mogę, bo gram. Wszystkie teamy mają swoje osoby, które pomagają im też właśnie w sprawach sprzętowych. Przyznaj, że IT to jest dzisiaj... To jest niesamowita rzecz, natomiast to jest też jednocześnie, jak działa, to jest okej. Okay. Natomiast jak tylko gdzieś coś przez chwilę się zwolni, to już jest dramat. Na szczęście, jeżeli masz dobry sprzęt, to się to zdarza nieczęsto, tudzież nawet w ogóle. To się przekłada na wasz biznes, czy nie? Widzicie to rok do roku, czy nie wiem, po Katowicach nagle Intel? Tak, zdecydowanie widzimy to w tabelkach. Katowice, Intel Extreme Masters, to bardzo pomaga. W ogóle bardzo ciekawe jest to, że Polska jest przez ekspertów traktowana jako taki bardzo dojrzały rynek, jeśli chodzi o gaming, jeśli chodzi o sprzęt. I przykład do naśladowania, i tutaj mówimy właśnie o profesjonalnym sprzęcie. Jeżeli chodzi o e-sport, również jesteśmy traktowani jako swojego rodzaju stolica e-sportu, właśnie z uwagi na te światowe turnieje. Mówi się o tym, że te kobiety mają większy wpływ na decyzje zakupowe. No swój to oczywiste, ale też mają wpływ na swoich facetów. I zastanawiam się, czy w tym waszym świecie też to widać. Bo skoro jest coraz więcej kobiet na widowni i wśród graczy, no to znaczy, że może to skutecznie działa, czy nie? Powiedzmy tak, myślę, że nie powołam się tutaj na konkretne dane, jeśli chodzi o udział kobiet w decyzjach dotyczących akurat komputerów gamingowych. Z obserwacji widzę, że te decyzje podejmują zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Kobiety grają, kobiety siedzą na trybunach w Katowicach. W ogóle myślę, że tutaj nie warto mówić o tym podziale na płcie, jeśli chodzi o publiczność, jeśli chodzi o fanów. To naprawdę jednoczy. Tak jak piłka nożna, tak jak mieliśmy Euro i widzieliśmy tłumy na trybunach, to nie skupialiśmy się na tym, że jest x kobiet i x mężczyzn. Maszyna gamingowa jest, czy tam e-sportowa, ona jest trochę inaczej konstruowana niż taka zwyczajna, wiesz, maszynka, gdzie możesz odebrać parę maili i coś jeszcze napisać? Oczywiście, że tak. To jest sprzęt o określonych parametrach. On musi być często odświeżany, musi zawierać najnowsze technologie, najnowsze parametry, więc tak, zdecydowanie jest to innego rodzaju sprzęt. Jak się mówi o przemyśle motoryzacyjnym na przykład, to wielu zwraca uwagę, że taka Formuła 1, że pewne rozwiązania z Formuły 1 są zastosowane w twoim samochodzie. Pewne rozwiązania z e-sportu są później w takich domowych komputerach też stosowane. Czy... Jak już pytasz o takie szczegóły, to ja z przyjemnością odpowiem. Są procesory stosowane przez profesjonalnych e-sportowców, które mogą kupić oczywiście osoby grające, czyli mówimy tutaj o procesorach 8 generacji, Intela 8 generacji oraz o procesorach X-Series. To są najwyższej jakości procesory właśnie dla osób grających na komputerach. Boję się pytać, co to znaczy 8 generacja i jak to jest szybkie, bo to jest nie do wyobrażenia. Czy są jakieś ułamki sekund, nie? Myślę, że tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły techniczne, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, liczą się milisekundy. Jeżeli chcesz pokonać przeciwnika w tych
w tych rozgrywkach e-sportowych, no to nie możesz sobie pozwolić nawet na maleńkie opóźnienie. Więc jeżeli masz wybór pomiędzy komputerem X, który jest naprawdę najlepszy z możliwych i który da ci tę przewagę, a komputerem Y, który ma odrobinę gorsze parametry, no to e-sportowiec wybierze. No widzę, że się wkręciłaś. Dobry gość, wiarygodny taki, nie? Mateusz, no tak myślę właśnie. Grasz? Tak, gram. Wiedźmina. Bardzo lubię grać w Wiedźmina. Strzela trochę? Nie, tam się bije, nie? Bardziej bije. Tak. Nie jestem oczywiście jakimś tam... Znaczy nie mam czasu, żeby grać bardzo dużo. Nie masz 10 godzin dziennie, żeby grać sobie? Nie mam, ale ja lubię czasami na przykład odpalić jakąś grę i sobie pochodzić i pozwiedzać. Co też jest fajne, bo przychodzisz i tak odbijasz kartę, wchodzisz do Intela, myślisz, a to można spokojnie tutaj bezkarnie, bo jesteśmy taką firmą, że możemy bezkarnie sobie pograć chwilę, nie? Oczywiście, my czasami sobie... Nawet macie kary za to, że nie gracie podobno. Ile jest widziane, jeśli gramy? Myślę, że to pomaga. A później wynik roczny, wiesz, no podoba mi się, sprzedaż nam tutaj, no ale wiesz co, powiem ci, że ostatnio w Wiedźminie to ten poziom powinnaś zaliczyć, a tu nic z tego. Nie, no nie aż tak. Twoje zaangażowanie w grę nie ma wpływu później na pensję? Nie, jeszcze nie, ale to tak będzie powiązane w przyszłości, zobaczysz. Znaczy, myślę, że wiele osób byłoby zachwyconych, ja może powiedzmy... Mniej? Znaczy nie, to oczywiście bardzo dobry żart. I wy jesteście technologiczną firmą, więc jak wchodzicie w taki rynek, to jest naturalne, ale jak rozmawialiśmy przed chwilą z Adrianem, każda firma właściwie dzisiaj, prawda, chce się pokazać przy e-sporcie, bo to jest dla nich nowy rynek. Zupełnie. Tak, jest bardzo dużo firm, które angażują się w e-sport i tutaj na przykład firmy niepowiązane z technologiami, które nie mają tych technologii w DNA. Tutaj mamy firmę Mercedes, która się zaangażowała w tym roku w rozgrywki. I co, podwozi zawodników do spotka, tak? Czy co? Nie, oni chcą poprzez działania reklamowe, działania promocyjne dotrzeć do tych ludzi. Widzą w nich potencjał. Mm-hmm. Tak jak tutaj przedmówcy mówili, przeciętny fan e-sportu, to nie jest wbrew pozorom nastolatek. Oczywiście nastolatków też jest bardzo, bardzo wielu, ale to jest osoba, która może sobie pozwolić na zakup drogiego sprzętu. To jest osoba, która interesuje się wysokiej klasy technologiami, usługami, która... ma dobre dochody i która jest potencjalnie atrakcyjna właśnie dla takich firm. Ale też wymagająca, prawda? No bo tak. To jest taki klient, którym trzeba się zaopiekować od początku do końca. Trochę wybredny. Tak, ale też wracając do twojego pytania, bardzo ciekawe jest to, że oprócz firm technologicznych, oprócz firm motoryzacyjnych mamy producentów z... Odzieży, no to oczywiste, nie? Tak, ale nie wiem, FMCG, tutaj napoje, chipsy, kosmetyki, naprawdę. Tutaj, nie, to wiadomo, że jak się wykremujesz lepszym kremem, to lepiej dalej zajdziesz w takie grze, daj spokój. Widać, że ten e-sport jest już w mainstreamie, że to nie jest podziemie. A pojawia się product placement w samych grach, czy nie? Jak to jest? Żebyś tam też. Pojawia się product placement, jest to możliwe oczywiście technicznie. Chociaż tak. Nie wiadomo, jak no tak, bo to tak jak mówiliśmy sobie też o tych oglądających, że oni też są bardzo, bardzo wymagający, że po pierwsze nie da się ich ściemnić, nie da się ich oszukać nijak i oni w sekundę są w stanie właśnie z uwagi na to, że mają tak podzieloną uwagę, że oni oglądają jedno na jednym ekranie, na drugim ekranie już coś komentują albo sobie szukają, żeby sprawdzić cię, czy ty dosłownie w real time, czy mówisz prawdę, czy nie. Tak. Współczuję nam też, bo to się tu i teraz dzieje. No. Tak. Wyobrażacie sobie ten rynek, jego rozwój w Polsce? Jak planujecie, jak to będzie wyglądało? Na pewno w Polsce ten rynek, znaczy tak przewidujemy, że będzie się rozwijać i będziemy podążać za trendami światowymi. Tutaj w Katowicach, dzień przed Intel Extreme Masters, czyli już jutro, będzie odbywać się konferencja Global Esports Forum. To jest konferencja biznesowa dla całego tak zwanego ekosystemu, dla ludzi zaangażowanych w e-sport pod kątem biznesowym, dla również mediów biznesowych. I temat przewodni tej konferencji brzmi, jak przygotować się na kolejny miliard fanów e-sportu. Czyli, a skąd oni przyjdą nagle? Zachęci ich to, co my robimy teraz na przykład, tak? Że oni zrozumieją, że tak jak śmiał się Adrian, że to wcale nie są otyli panowie, którzy z dziesiątkami pryszczy na buzi siedzi w ciemnym pokoju, tylko to są profesjonalni zawodnicy. Zgadzam się z Adrianem w pełni.
Co będzie miało na to wpływ? Oczywiście tutaj będzie, ludzi, to nie jest mało. Będzie rozwój na wielu obszarach. Będzie, będzie to oczywiście większa profesjonalizacja samego sportu, czyli rozwój tych drużyn sportowych. Będą powstawać te drużyny przy drużynach sportowych. Po drugie rozwój biznesowy, tak jak mówiliśmy wcześniej, czyli będą organizowane konferencje, spotkania biznesowe, to już się dzieje teraz. Dużo firm będzie chciało się ogrzać w cieple tego e-sportu. Budować hotele, żeby nie było tak, że 50 km od Katowic możesz spać, jeśli chcesz przyjechać na IEM. Pomysł na biznes, na mieć rozkładany hotel podczas samego Intel Extreme Masters w Katowicach. Tak, ale ogólnie pełna profesjonalizacja e-sportu. Również tutaj ciekawe jest to, że nastąpią działania związane z legislacją, czyli profesjonalizacja pełną parą. Bo Adrian wspominał o tym, że są problemy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, która nie bardzo to czuje jeszcze i nie na wszystko pozwala, bo to jest rynek zderegulowany czy nieuregulowany jeszcze? To jest tak, że my wszyscy tutaj, i ESL, i Intel, i przedstawiciele poszczególnych teamów e-sportowych, my mamy, wydaje mi się, taką wspólną misję, żeby pokazać światu, że e-sport to jest poważna sprawa, poważny biznes. To, że my tutaj dzisiaj rozmawiamy też, to, że jest zainteresowanie z waszej strony tym tematem, też świadczy, że tych milionów widzów i tych tysięcy osób w Katowicach nie można po prostu ignorować i trzeba się tym zająć jakoś i rozwijać również to pod kątem legislacyjnym. Bo ile to jest w Katowicach samych? 100 tysięcy ludzi? 173 tysiące ludzi w zeszłym roku i same Katowice mają 300 tysięcy mieszkańców, więc to jest niesamowite, jak sobie policzysz pod kątem właśnie liczby osób. Fajnie. Niech się dzieje zatem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ola Bojanowska, PR Manager w Intel Polska, czyli wy wszyscy całą firmę przenosicie do Katowic na chwilę. Tak, ja dzisiaj jadę do Katowic i będziemy tam wszyscy. Bardzo dziękuję za spotkanie tutaj. Mam nadzieję, że nasi widzowie też, którzy wczoraj widzieli u nas Ann Applebaum, dzisiaj wsiadają, mówią e-sport, o co chodzi? Więc właśnie o to, że to nie jest czarny rynek, że to nie jest nic złego, tylko do tego się trzeba przygotować, bo jak nie wasz mąż, wasza żona, to wasze dziecko za chwilę okaże się, że będzie jednym z lepszych e-sportowców w Polsce i trzeba być na to gotowym, tak po prostu. Dziękuję, Olu, za spotkanie i rozmowę.